Macie tu może katalog? A to trzeba sprawdzić? Tak chciałem pokazać ludziom, jak wygląda. Nie, to nie mam katalogu takiego. Teraz komuś, kurde, gwizdę na chwilę. Do 30, a musisz dopisać. Coś tu, pokaż się z nim. Gdzie się mam tu pokaż? Tu się pokaż się. Bardzo ładnie. I tam cały czas myślę. 15 sekund później. Tak? To teraz będę ja? Dlaczego filmować tylko moją rękę? Laminarką.
kocury kocznie i tak dalej, ale generalnie jak pójdę przez dwa pierwsze, to jest mi się to podoba. Wiesz co, ja po prostu wydzieliłam sobie miejsce, ponieważ 130 nie ma i w miejscu 130 na niewiele spytałam. Wszystkim wystawców, którzy chcieliby posłuchać szkolenia na temat tego, jak działa wystawa TIKA, którzy są pierwszy raz, albo wczoraj byli pierwszy raz, teraz chcą się posłuchać jeszcze raz, zapraszam w tej chwili przed ring trzeci. Będą oceniane, można sobie mniej więcej wywnioskować z tego, tam jest właśnie taka kolejność oceniania. I tam są po prostu podane po kolei różne grupy kotów, które będą na danym ringu oceniane. Hetz to są koty dorosłe, Kittens to kocięta, Alters kastraty, KHP to jest household pet, czyli kot domowy, Long Hair to długowłosy, LH, Short Hair, K, krótkowłosy. Więc jak wiemy na przykład, że jak mamy Maine Coona, do kotów ustawiamy, to musimy sobie popatrzeć dorosłego Maine Coona, nie kastrowanego. Sobie znajdujemy wszystkie miejsca, gdzie jest napisane LHG i widzimy mniej więcej, w którym momencie ocenienia na danym ringu będziemy. To znaczy gdzieś od razu na początku dnia, czy gdzieś w połowie, czy gdzieś pod koniec. Można się jeszcze troszkę, jak się orientować w ogóle, co się dzieje na ringu. W TIKA jest taka zasada, że numeracja kota mówi nam, jaki to jest kot. Kocięta długowłose zawsze mają numery od 1 do 50, kocięta krótkowłose od 51 do 100, koty długowłose od 100 do 200, koty krótkowłose od 200 do 300, koty kastraty od 300, długowłose od 300 do 350, krótkowłose od 351 do 400, i tam powyżej 400 są koty domowe. Te numerki tutaj z boku są takie rozpiski kolorowe też z tą kolejnością oceniania i tam pod spodem jest legenda numerów. Zapomniał, która grupa ma które numerki, to można sobie zawsze popatrzeć. W związku z tym, jak nie wiemy, co w danym momencie na ringu jest oceniane, to podchodzimy i patrzymy, jakie są numery. Widzimy tam zadane jakieś 51, 52, 53, idziemy, kocięta krótkowłosy. Popatrzymy w rozpiska, a potem jeszcze to kotka domowa, a dopiero potem kotka krótkowłosy. I w ten sposób się orientujemy w kolejności, jaka na danym ringu ma. Co się dzieje na ringu? Tu stoi sędzia, tu siedzi klerk, pomocnik zawsze. Jak wygląda ocena? Klerk bierze takie ładne karteczki, prawda? I wstawia, tu są takie fajne deski, wstawia numerki na klatce. Jak widzimy, włożymy numerek naszego kota, tak na klatce, trzeba kota tam wstawić. Klerk przez mikrofon ogłasza, jakie koty w danym momencie są na ringu oceniane. Najpierw ogłasza zbiorność, czyli na przykład mówi, zapraszamy koty długowłose dorosłe, albo zapraszamy dorosłą Maine Coona, po prostu. Po chwili, jak nie ma jeszcze wszystkich kotów we wszystkich klatkach, to już zaczyna wołać indywidualnie po numerku. Czyli zapraszam kota numer 102 na ring trzeci. Kot indywidualnie po numerze musi zostać na ring wezwany 3 razy,
jeżeli po trzecim wezwaniu po numerze nie przyjdzie, to będzie miała sens. Więc zawsze jest trzy razy co najmniej wezwany, plus to na początku wezwanie. Przynosimy koty na ring, wkładamy do klatek, siadamy sobie, albo stoimy sobie, albo w ogóle można odejść na trzy zaprzątanie własnego kota, ludzie zazwyczaj lubią. I jak już wszystkie koty są w klatkach, sędzia zaczyna oceniać koty. Ocena jest anonimowa. Sędzia ma teoretycznie, przynajmniej no wiadomo, że czasami się nie da, bo widzi, prawda, tam ludzi łażących mu za plecami, zanoszących te koty. Ale generalnie staramy się, żeby ocena była jak najbardziej anonimowa, w związku z czym sędzia w trakcie oceny ma nie wiedzieć, czy to jest kot. W związku z czym nie machamy do kota, nie mówimy mu cześć, siedzimy, oglądamy po kolei ocenę wszystkich kotów, które są na ring. Sędzia ocenia koty. Daje im nagrodę, przynajmniej imitację. To załóżmy, że te trzy koty to są trzy Maine Coony klasycznie treningowe. Sędzia ma takie kolorowe karteczki. O, tak wyglądają, tak? Rozpiska kolor, który kolor to znaczy, który to jest miejsce, gdzie się z koty na klatkach można tutaj powiedzieć, czy zbierać. No i teraz ma trzy koty w tym samym kolorze, musi wybrać pierwszy, drugi, trzeci. No to coś tam wybiera, prawda? Wkłada takie kolorowe karteczki. No niektórzy wkładają w ten sposób, inni wkładają o tak za szczepelki. No to wiadomo, ten kot dostał ten kolor. Teraz po kolorach rozpiskiwa. Niebieski pierwsze miejsce, czerwony drugie miejsce, żółty trzecie miejsce. Te paseczki to są narzędzia pracy sędziego. One nie są dla was, one są dla sędziego, w związku potem nie zabierać ich z gminy, jak podchodzicie po kota. One są wielorazowego użytku. Teraz załóżmy o... Te dwa koty też są Maine Coony, ale niebieskie klasycznie treningowane, nie czarne. To jest inny kolor niż tamten, ale ta sama grupa kolorystyczna. Więc sędzia tym dwóm kotom daje nagrodę w kolorze, o tym jest temu czarną, temu czarną. Cholera, ale preferuje kolorycie. Właśnie, dlaczego są różowe i niebieskie kartecie? Różowe oznaczają, że to dziewczynka, niebieskie żółte. Ocenił już, prawda, przyznał tym czarnym klasycznie treningowanym miejsce w kolorze i niebieskim klasycznie treningowanym miejsce w kolorze. Teraz to są jego, załóżmy, wszystkie grupy koty z grupy kolorystycznej kot treningowany bez białego. No to kot treningowany bez białego, grupa kolorystyczna. W grupie kolorystycznej przyznajemy trzy najlepsze miejsca w grupie kolorystycznej. Są z kolei inne kolory karteczek, niebieska, fioletowa, pomarańczowa. Też tam jest na rozpisku. Można sobie podejść, potem przyznać. Teraz sędzia wśród tych pięciu kotów znowu wybiera trzy najpiękniejsze grupy kolorystyczne. No to powiedzmy, ten powiedział, że jest najpiękniejszy. Ten powiedział, że jest drugi najpiękniejszy. Teraz uwaga, nie może na przykład zrobić czegoś takiego, że ten jest trzeci najpiękniejszy. Dlaczego nie może? Bo w tym kolorze, wśród trzech czarnych, klasycznie trenowanych, ten był najpiękniejszy. Tu nagle ten nie może być piękniejszy od niego. Ocena musi być konsekwentna, czyli jeżeli coś wynika z oceny kolorystycznej, musi być konsekwencja wykonana. Więc jak może tam te dwie karteczki tym niebieskim, uznał, że niebieskie są ładniejsze niż czarne, to już wiemy na pewno, że trzeci będzie najpiękniejszy. Teraz załóżmy, że jeszcze tam miałeś inne Maine Coony, na przykład srebrzyste, aż z białym, im też ocenił je w kolorze, w grupie kolorystycznej. I na samym końcu wybiera trzy najlepsze koty w całej rasie. Wkłada takie karteczki. Najlepszy w rasie, drugi najlepszy w rasie, trzeci najlepszy. Jak już te trzy karteczki są włożone, albo mniej, no jeżeli mamy tak zwaną taką rasę, że mamy w ogóle tego kota na wystawie, to wiadomo, że jedna karteczka, ale załóżmy, że mamy sporą rasę, włożone są te trzy karteczki. To jest koniec oceny rasy. I generalnie koniec na razie na się wchodzi na tym. Jak już nasz kotek nie bierze udziału w dalszej ocenie, ktoś, zazwyczaj klerk, ale czy wyświetlenia, podchodzi do klatki i kładzie ten numer. Położenie numerku to jest sygnał dla was wystawki, że kota należy z klatki zabrać. Nie wolno zabierać, bo numerki jeszcze stoją, bo sędzia jeszcze może coś popatrzeć, zanotować, zapisać, albo klerk jeszcze nie zdąży czegoś zanotować. Dopiero jak numerek bierze, nie ma, zabieramy kota. Chyba, że klerk wam wyraźnie powie jeszcze, pokaże wam, że tego kota można zabrać. To wtedy będzie jeszcze zazwyczaj po prostu sygnał położenie numerka. No dobrze. To tak sędzia ocenił jedną rasę Maine Coony. Te Maine Coony sobie poszły, klerku był kratki.
postawił kolejne numery, oceniły się norweskie, leskie, syberyjskie, wszystko tam po kolei. Oceniły się, powiedzmy, na ringu wszystkie koty Hugo Boss. Oceniły się wszystkie koty Hugo Bossa. I teraz robimy finał. W ogóle mamy dwa rodzaje ringów. Są ringi All Elite i ringi Specialne. Czym się te dwa rodzaje ringów od siebie różnią? Jeśli chodzi o cenę kotów, to nic. Mechanika takiej oceny zwykłej, kiedy sędzia rozdaje miejsca w kolorze, w razie i tak dalej, wygląda na wszystko tak identycznie. Jedyna różnica jest finałem. Finał to jest coś takiego, że po dawnej grupie kotów, czy na przykład po tak dorosłych, sędzia wybiera do 10 najpiękniejszych kotów ze wszystkich kotów, które ocenił. I robi im coś takiego rodzaju takiego mini-bisu, to się tu nazywa finał, i daje im miejsca od 1 do 10 najpiękniejszych kotów. I na ringach All Breed sędzia daje finały naraz dla długo i krótkowłosych, czyli będziemy mieć finał dla wszystkich kociąt, finał dla wszystkich kotów dorosłych, finał dla wszystkich kastratów, finał dla wszystkich kotów domowych. Na ringu specjalty są oddzielne finały dla kotów krótkowłosych, oddzielne dla długowłosych, czyli tam będzie dwa razy więcej finałów po prostu. Oddzielny dla kociąt długowłosych, oddzielny dla kociąt krótkowłosych, oddzielny dla kotów dorosłych długowłosych, krótkowłosych, kastratów, krótko-długo, domowych. No akurat domowe mamy tylko krótkowłosy na wystawie, więc tutaj nie będzie finałów, będzie teraz na naszej wystawie są cztery ringi All Breed, to jest od 1 do 4, piąty jest specjalny. To jest napisane w tej rozpisce oceniania, tam jest zaznaczone, który ring jest jaki. Po... Sorry, I'm using your ring again. It's convenient, you know, it's in the middle. I'm finishing. Ocenieniu wszystkich kotów z danej grupy, prawda, czyli powiedzmy wszystkich kotów dorosłych, sędzia robi finał. Wybiera do 10 najpiękniejszych kotów do finału. Jaka jest zasada co do ilości kotów w finale? Jeżeli w ogóle w całym ringu brało udział 20 lub mniej kotów, w finale jest 5 kotów. Jeśli brało udział 21, jest 6, jeśli 22, 7, jeśli 23, 8, jeśli 24, 9, jeśli 25 lub więcej, 10 kotów bierze udział w finale. 10 to jest maksimum. I sędzia wybiera po prostu koty najpiękniejsze. Zazwyczaj oznacza to, że bierze najlepsze koty z jakichś tam ras, ale może być tak, że z jakiejś rasy nie weźmie w ogóle najpiękniejszego kota, dlatego że uważa, że ta rasa akurat była słaba na wystawie. Z kolei z innej rasy, która była bardzo dobrze reprezentowana, może wziąć nawet 2 albo 3 najlepsze koty. Po prostu 10 najpiękniejszych. Jedyna kwestia jest taka, że też musi być zachowana konsekwencja oceny, czyli jeżeli na przykład sędzia zawoła do finału 2 najpiękniejsze main-humy, to w finale tego, który był drugi w rasie, musi zawsze ustawić niżej niż tego, który był pierwszy w rasie. Nie może ich zamienić, bo konsekwencja oceny musi być zachowana do końca. Ale to, które koty tak naprawdę trafią do finału, to nie jest powiedziane w momencie, że kot wygrał najlepszy kot w rasy, to może trafić do finału, ma duże szanse trafić do finału, ale nie ma gwarancji. Dlatego, jak już jest finał na ringu, klerk woła. Na ringu trzecim zaczynamy finał kotów długowłosych. Wtedy wszyscy, którzy mieli dobre miejsca w rasie, powinni podejść do ringu i sprawdzić, jakie są numery. Ponieważ do finału nie wzywamy kotów po numerach. Dlaczego? Ocenia 5 sędziów, oni nie powinni nawzajem wiedzieć, kto które koty wybrał jako najlepsze. Jakbyśmy tak ogłaszali numerki, to oni by wszystko słyszeli, zwłaszcza, że jeszcze odzywamy po angielsku, bo to jest Federacja Amerykańska i jest dwujęzyczna w tym momencie u nas w kraju. Więc, żeby zachować tę anonimowość, jest reguła, to jest w regulaminie ustawy kocika, do finału woła się tak ogólnie. Każdy musi podejść, sprawdzić, czy widzi numer swojego kota, czy nie. Jak widzi, włożyć go do klatki na sucho. Finał odbywają się w ten sposób po prostu, że jak już sędzia ma zgromadzone te swoje 10 kotów, bierze takie ładne karteczki z numerami od 1 do 10 i po kolei opisuje, zazwyczaj wtedy to tak wygląda trochę jak mini pis, sędzia coś o każdym kocie mówi, dlaczego ten był najpiękniejszy, dlaczego trafił do finału, jakie ma dobre cechy. Po kolei przyznaje takie karteczki od 10 do 1, wkłada koto. Koty dostają też takie nalepeczki, na których jest napisane, jaki to był finał jakiego sędziego i które miejsce kot zdobył. Te nalepki, jak zabieramy kota z finału, może nie zapomnieć o nalepkę, nalepkę zabieramy. Te nalepki naklejamy na te rozetki, które dostaliśmy przy wejściu, po kolei sobie. Im więcej nalepek na rozetce, tym jesteśmy szczęśliwsi, że nasz kot jest. Pytania? Wszystko wiadomo. Wszystko wiadomo. Dobrze, w takim razie dziękujemy. Dorosłe są od 8, tak, wycięte są 4-8 i potem już są dorosłe. Nie ma dwóch kociołów.
ale wciągasz sobie ją też? Czy długowłosy i długowłosy? Nie, długowłosy i nie ma pół. Nie ma, nie ma, nie ma. My nie są razem z pracami. A orienty razem z pracami. Ok, where are you? Są w karciaku przynieśli. Kluczyk jest w kasie, Miło mi powitać tych, którzy w dniu dzisiejszym są po raz pierwszy oraz tych, którzy byli wczoraj. Przedstawię jeszcze króciutko szybko naszych sędziów dla tych, którzy wczoraj nie byli. Dear exhibitors, this is the second day of our show. Welcome everybody. Quick introduction of the judges for the people that we're here today. Na ringu pierwszym Massimo Picardello z Włoch. Na ringu drugim Monika Dejde z Austrii. Na ringu trzecim Irene van Velzen z Holandii. Na ringu czwartym Brigitte Berthelot z Francji. I na ringu piątym Praga Benunia z Rosji. Zapraszam wszystkich, życzę doskonałej zabawy.
pasa, żeby podać na kamerę. Znaczy? Zobacz, streamują nas. Ja pokaż. Trzeba było wyjąć. Jego? Nasyczał. To właśnie to, co chciałem zobaczyć. I się mniej kudłaci i wtedy takie to futro jest, bo on po prostu taki filtr jak gdyby tworzy. Tak? Właśnie nie miałam tak na No ale dzięki Bogu wszystko się dobrze skończyło. Thank you.
łapka do wody, łapka obrózka. Mała. Ciebie się nie da nie kochać. Ciebie się... Mamo? Tak. W moim plecaku? Tak. A cóż plecak? Jak otrzymam to? No. A kto tu obóz, jakby tu pan zalizał? Jaki to masz numer? No, dobra. To 30, tak? Nie, nie, bo właśnie nie miałam, a to już się generalnie zaczyna jakieś kwestie. Dzięki. Ona będzie po pani kuma dopiero. Płakać się te cuda, tu lepiej widać. Jak jest otwarta klatka. Lepsze światło. Chodź, i rób coś do ciebie na podśmierci. O, dobra, już idę. Dziękuję. Mały rzut oka? Yes. Thank you. Niech śpi jeszcze. British Airways kittens, green 5. T'as pas le droit de râler. Ale przepraszam, ale to jest...
C'est un râleur tout le monde. Bien lodu. Ja będę po prostu krzyczeć, ja nie mogę alors. C'est un mangeur de souris? On va dire non. Nie ma papierosów. Wszystko pozamykane, święto. Ja tu już sępię jak i na umie. Dzięki. Nie ma papierosów, tak jak mi dał, to ja resztę nie przynoszę. Dobra ci kupiłem? Na cię dobre. Nie wiem, bo takich nie kupiłem. Jedyny sklep, supermarket. Tak, ukraińskie fajki. Włączyłeś miejsce? Włączyłeś miejsce? Włączyłeś? To. Znaczy nie. Ils sont pas jeunes, de 5-6 ans, ils sont parfaitement décidés. Moi, des souris ici Peut-être pas des souris, mais elles me semble qu'elles mangent la viande avec des vitamines. Et puis, me semble. Zapraszamy koty z numerami 57, 58, 60, kociaki na ring 5. Tak, tak.
Zapraszamy koty z numerem 208, 209, na link numer 4. Cats with number 208 and 209 on the link 4. Właściciel.
miejsca z tego. Zapraszam do rocznego podcastowania. Krótko było. Właściciel samochodu WM 1717 A rozumiem, że o kolejnym samochodu. Powtórzę, że właściciel samochodu WM 1717 A rozumiem, że o kolejnym samochodu. Thank you.
ale nie ma problemu. Jedyne raz siedzi na każdy. Aha, chyba, że ściągnął. Nie, to już wrócę. Ja mogę zostać. Widziałam, że jak chciał wyjść po trzech do klasy, to samo by ci od razu to pan wyskoczył. To włosy. Thank you.
couleurs de vision est basse. In my pocket. Rozpoczynamy finał kontekstu strat. Proszę o sprawdzenie numeru. This red cat is so happy.
Bardzo słodki temperament, co jest bardzo ważne. I on jest... No 12.30 ma zostało. I ona jest drugą najlepszą. No, leje. Nie wiem, czy już miałam wczoraj czy złego. Dzisiaj będzie nas... Ciągniemy ją. Ma 8 lat. Nadal w bardzo dobrej kondycji. Bardzo dobra kursa. Także wygina bardzo ekspresję, wyraz tej kuchni i oczy. Ładne wysławienie tutaj czaszki. Średniej wielkości uszy. As he can stay on the table for hours. Yeah, on the table for hours. Just a minute. So also in temperament, he's a real showhead. To świadczy o temperamencie, że to jest kot, typowy kot dyskalowy. Short hair gas and white to green fire. Short hair gas, green fire. I naprawdę najlepszy kot z Kastrowa. Thank you.
Thank you.
209 proszony jest na ring 5. 209 na ring 5. On jest właśnie trzecim najlepszym kotem. My, wiesz, nie mamy czasu się... Ściągnęłam go. Brawo!
go ściągnęli. She's kicked him. She's kicked him. Schodzisz w łódź. Czy nie skoczysz po avoid to read by? Byłeś stolik? Nie? Nie, nie. My jeszcze poza stolik. Ja trzymałam kota. A, szkoda, kota nie jest. Więc to jest Satini, Bel Jinxia, Bel Bambaryła, Bel Krówcia. Księżniczka. To jest bardzo miły, kochany, sympatyczny, mruczący, przytulny, bardzo taki kotek, który oczywiście szuka domu. Biedny, mały, kotek już dwa razy wrócił do adopcji, bo był za mało kochany. Za pierwszym razem niestety pani się urodziło dziecko, pani zaniedbała kotka, kotek miał problemy zdrowotne, pani kotka oddała. Za drugim razem pani wzięła dwa dodatkowe kotki, a ten kotek się źle czuje w dużym stadzie kotków. Ten kotek potrzebuje spokojnego domu, bez innych zwierzątek, gdzie będzie ukochany. Nie. Ja ją bardzo kocham, ale ja mam dużo kotów, no i chciałabym dla niej lepiej po prostu. Ale zobaczcie, jaka jest fajna. Cudna jest. Ja ją kocham już. Ja bym ją wzięła, gdybym nie miała kotów. Cudna jest. Okay, translation. The best cat in the world, but it needs a home alone without other cats or animals, so I have to find a better home for her, because I have lots of cats. But she is the best cat ever, as you can see. She's pouring. This was second best. To jest drugi najlepszy. Tak. Oh. Na rynku Majera zapraszam koty z numerami 1459. Bardzo lubię te sztosy, ale tylko wtedy, kiedy ma na to ochotę. Jeśli nie ma ochoty, to trzeba się pokazać razu podrabiać. Ring 5. Final shot head gets. Please check your numbers. Kijo. Nie dziewczyna, to oni wyszukują to. Or be a household better adult figures. Yes. Read 5, final thought package. Please check your numbers. Ja tak, ty będziesz chciała jakieś zdjęcia z wystawy? Będziesz chciała jakieś zdjęcia z wystawy? Dobra. Black boy of 4 months.
Excellent. Gold, nice eyes. Thank you.
a very nice class of British hotel where today my third best would be the number 59, second best would be the number 58, best would be 6. Particular mention goes to number 57. If I had to bring off one of these, I would bring 57. Because we play together very well. And she is so round. And for a girl, she has a very nice body. It's clear that there is no hope for me to have four British in my final. So unfortunately, we will not see again some of these. Which is why I give you a final presentation. She did not play on my table. We have to set the pitch.
beauty is part of that. Thank you.
okay? So, yes, you can use them if you have a time there. Yeah. Okay.